Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w tym ostatnim odcinku Mario Forever czwartego sezonu. I dzisiaj zagramy sobie w Dangerous Map 4, czyli kolejny świat z tej mojej serii, który również był światem, na który wpływ mieliście Wy, ponieważ pytałem się Was, jak on ma wyglądać. Większość zadecydowała, że ma być to pustynia, więc jest to pustynia. No i nie będę tutaj z wami polemizować. Więc tak. Tu akurat w przypadku tego poziomu użyłem standardowej takiej ścieżki dźwiękowej, która była już wbudowana w edytor. I cała jakby koncepcja tego poziomu polega na tym, że początek przypomina zwykły poziom. Zdobyłem życie. Sorry, wcześniej też grałem, to musiało coś świecie. Ten edytor tak robi, że z poprzednich gier zapisuje monety. Nie wiem, czemu tak się dzieje, ale tak się dzieje. W każdym razie koncepcja tego poziomu jest taka, że początkowo idzie się w nim tak jak w przeciętnym Mario, ale później, kiedy wchodzicie do jednej rury, okazuje się, że macie świat, który wygląda dokładnie tak jak ten, który przeszliście, tylko że musicie go przejść w przeciwnym kierunku. Tam, no, jedyne co tam zmieniałem, to tak na dobrą sprawę kolor nieba, czyli jak tu jest pomarańczowo-żółty, to tam jest żółto-pomarańczowy i to po prostu bardziej widać. Okej, i to jest właśnie ta rura. Jak widzicie, niebo się zmieniło, mamy też checkpoint. No tak. Dobrze, że ten checkpoint żeśmy zachowali i zaliczyli, bo byłoby słabo. No ale nic, udało się nam tutaj dostać. No i teraz mamy praktycznie powtórkę z rozrywki. Jest dokładnie to samo, co było w tamtym poziomie. Z tym, że oczywiście wszyscy przeciwnicy, których zabiliśmy, tutaj nadal będą żyli. Więc... Więc tak, tak to wygląda. Ogólnie rzecz biorąc, no... Powiem wam, że jak Świat Pustynny wygrał, to nie byłem zbyt zadowolony. Liczyłem, że jednak wygra Świat Orientalny. On co, no, wygrał w następnym głosowaniu. I... No bo tak stwierdziłem, że kurde, ta pustynia to jednak jest taki świat, który się powtarza non-stop w Marianie i nie wiem, czy można z tego wycisnąć coś w miarę oryginalnego. Ale w sumie można. Okej, okay, tu jest niestety tak, że no balet widzę w przeciwnym kierunku nie chcą nam lecieć, jeśli jesteśmy oddaleni od nich z prawej strony, więc cóż. Ale tu już powinien być koniec, znaczy tu jest i początek i koniec, nie? Sami wiecie, o co chodzi. Okej. Okay. Jest też dziwny bug, który co prawda nie przeszkadza w tym poziomie, w sensie w ogóle nie utrudnia on gry, ale jest to dla mnie dziwne, że on w ogóle się pojawia. Otóż... To właściwie dopiero w tej rurze, jak wygramy już cały poziom, się to pojawi. No i mówiłem o mecie, a meta tutaj. I widzicie, stało się coś takiego. To oczywiście, no, tak jak mówiłem, w żadnym stopniu nam nie utrudnia gry. Myślałem, że to jest pozostałość po tamtym poziomie, znaczy w sensie dalsza część, ale widzicie, tu jest gradient zupełnie odwrotny, czyli taki jakby to była poprzednia plansza. Okej. A ten poziom już chciałem zrobić bardzo dawno temu. Tylko chyba niekoniecznie on miał być poziomem egipskim. Znaczy wiecie, to jest taki poziom, który by pasował do właściwie każdej mapki. Tak mi się wydaje. Więc po prostu jest to poziom
z czołgami, tylko bez czołgów, ponieważ tutaj mamy kłody. No i woda jest zatruta, co oznacza, że no możemy jakiś czas spędzić w niej, ale raczej niezbyt długo. Chyba że mamy gwiazdkę, ale tutaj gwiazdki nie dałem, więc nie. I teraz tak, od pewnego czasu, od pewnego momentu tutaj ryby mają w ogóle wyjść, więc nie jestem pewien dokładnie, kiedy ja to tutaj wstawiłem. Jeśli chodzi o tło, czyli te piramidy, które tam są, to one nie pochodzą z żadnej gry z Mario. Po prostu je znalazłem na Sprite Resorts, ale zauważyłem, że teraz już nie pamiętam, w jakiej mapie to było, ale pamiętam, że w którejś z map ktoś też użył dokładnie takiego samego tła, czyli widać, że też szukał jakiegoś nowego tła pustynnego. Okej, czy tu będzie coś trudnego? Nie, tu tylko się trzeba rozpędzić. A tu z kolei trzeba się będzie odbić od tych żółwi. No, musicie pamiętać o tym, że jednak te wodorosty, które nas zabijają, są... no, nie są uznawane za... Oj. Za... kurde, co ja tutaj zrobiłem? Ale dobra, najważniejsze, że udało mi się stąd wylecieć. W każdym razie one nie są uznawane za klocek, tylko za przeciwnika, więc inni przeciwnicy mogą przez to wychodzić. Znaczy wiadomo, że pomiędzy przeciwnikami też jest kolizja. W końcu odbijają się od siebie, ale nie akurat w tym przypadku. To jest przeciwnik taki jak na przykład ten Bullet Bill. Tutaj, którego ominęliśmy. O, są i ryby. No, mówię to po raz kolejny, ale to powtórzę jeszcze raz. W takich poziomach najgorsze jest to, że nie za bardzo da się je zapisać. Chyba. Kurde, nawet nie próbowałem, ale wydaje mi się, że w czołgach nie można właśnie zapisywać gry. Plansza się nam przesuwa. Na przykład jeżeli bym chciał zapisać grę w takiej zwykłej przesuwającej się planszy, to w momencie odczytu ona by się przestała nam przesuwać i nie byłoby to zbyt fajne. No ale okej, ukończyliśmy ten poziom. I teraz, proszę ja was, będzie... Co teraz będzie? Teraz będzie piramida. Ale sama runda zaczyna się jeszcze poza tą piramidą. Powiem wam, że przy takim gorącu, jaki teraz jest, to no, powiedzmy, gra z 2D zmienia się, kurde, no dobra, może nie w 3D, ale jest, jakby pasuje to wszystko. I dobra, to już będzie nasza piramida, to już będzie do niej wejście. Tylko, tu jeszcze umieściłem coś takiego. I to jest taki mini labirynt, w sensie trzeba po prostu wiedzieć, gdzie iść, jak iść. Jak widzicie, dałem tutaj nowe tilesy. To są tilesy z Super Mario Bros. 2. Z tych właśnie podziemi. Okej, najpierw wchodzimy tutaj i tu będziemy mieli jedną rzecz, którą musimy bardzo szybko wykorzystać, ponieważ w przeciwnym wypadku no, nie przejdziemy dalej. Okej, spokojnie. Nie ma tu aż tak trudnych przeciwników, stwierdziłem, że oszczędzę sobie tego.
No dobra. Teraz proszę ja was, przechodzimy tędy. Jest taka zmyłka, jak... Ale jak najbardziej trzeba tędy przejść. Okej, tam gdzie był ten fioletowy grzyb, no jest taka kwestia, że tam też powinien być zielony, ale on nie zawsze się pojawia. Teraz mając gwiazdkę przechodzimy przez tę rurę i omijamy wszystkie tutaj przeciwności losu, które na nas czekają. I jesteśmy już tak naprawdę po tej najtrudniejszej części. Znaczy będzie jeszcze woda, ale ogólnie no nie powinno być to trudne. Chciałbym zrobić taki duży labirynt w Mario Workerze, ale niestety no ilość sprite'ów musiałaby być bardzo duża. I to też powoduje, że edytor przy takiej ilości sprite'ów mógłby się... no mógłby robić nieciekawe rzeczy. Dobra, tam widzicie mamy checkpoint. Ale to nie jest połowa planszy, to jest mniej niż połowa planszy. W sensie mniej połowa niż połowa planszy do przebycia nam została, tak? Okej, tu mamy wężyk ryb, który sobie pominiemy. Tego raczej nie chcę, to z chęcią wezmę. I tu już będziemy mieli wyjście. Okej, jak widzicie, da się przejść bez utraty mocy. Okej, jesteśmy na zewnątrz. Jeszcze możemy doskoczyć tutaj. Aj, nie udało mi się, ale tam się da doskoczyć. Tam się naprawdę da doskoczyć. O, właśnie tak. I tu mamy dodatkowe zasilenie, więc warto się tutaj cofnąć. Nie jest to jakieś skomplikowane. Nic poza tym tutaj nie umieściłem. Nie wiem, czemu te kolczatki przechodzą przez mury. Okej. No to mamy kolejny poziom z głowy. Teraz kurde nie pamiętam, czy pustynia miała 5 poziomów, czy miała 6 poziomów. Jeśli teraz będziemy w piramidzie, znowuż... A nie, dobra, jeszcze jest burza śnieżna. Tak, tutaj powiem wam, że ogólnie nie jestem aż tak bardzo zadowolony z efektu, ponieważ wolałbym, żeby ta burza piaskowa od przeciwnej strony mnie atakowała. Wtedy można by było zauważyć, że rzeczywiście... Mario no jest zmuszony posuwać się do przodu, ale no nie za bardzo się dało to zrobić. Okej, i tu musicie patrzeć na chmury. Jeżeli środkowa chmura jest granatowa, to znaczy, że musimy mieć środkowym przejściem. Tutaj na przykład granatowa chmura była tą najwyższą, więc musimy przejść tędy. No i to jest cała logika. Myślę, że nie było to jakieś trudne do połapania się. Okej, tutaj już mamy combo, czyli musimy iść pierwszym i potem drugim. A, no, i zginę. No ale nic, sam poziom nie należy do długich, bo on nie miał być długi, on miał być po prostu poziomem, który przechodzi się na szybko i gdzie się zapamiętuje. I w którym bardzo szybko trzeba podejmować pewne decyzje. Okej, to teraz właściwie... A nie, dobra, chciałem powiedzieć, że po tym labiryncie z tymi chmurami nie będzie już nic trudnego, ale będzie jeszcze jeden taki moment, który może no w jakiś tam sposób być wymagający. Okej, w ostatniej chwili mi się udało tam doskoczyć. Dobra, dół i teraz środek. O nie, znowu to samo, znowu... I tak...
tak to jest, że ja wiem, jak tam, w jakiej kolejności tam trzeba wskoczyć, ale niestety to wszystko przez tego żółwia, który, kościanego, który tam chodzi. Wszystko przez to. No, ale trzecie podejście to może się uda. Okej, okay, środek, góra. I teraz będzie dół i środek. O ile dobrze pamiętam. Teraz to trochę szybciej powiedz, żeby móc... O, tam wejść. No, niestety, tutaj również checkpoint nie jest czymś, co znajdziemy. To chyba będzie ta najtrudniejsza część. O właśnie, właśnie to. Te małe drobinki, ale się udało. O! I tutaj już jest koniec. Musimy wejść do tej rury. Będziemy mieli dalszą część poziomu, ale ta część poziomu już... no... jak widzicie, no nie jest trudna. I tutaj wchodzimy do wieży. Tak. I w tej wieży będą dwa pozostałe przedmioty. Tam się skonfrontujemy ze smokiem. Stwierdziłem, że nie będę dawać piramidy na końcu, bo w sumie już była. Okej, okay. Ten poziom, no, jest po prostu taką jazdą do góry. Czyli musimy po prostu czekać. Ta platforma po jakimś czasie zacznie się zwężać. No i muszę wam powiedzieć, że pomimo iż no, w tym poziomie nie ma jakoś dużo sprite'ów, to jestem z niego zadowolony. Nie widziałem jeszcze, żeby ktoś tego typu poziom zrobił. Chyba, że się mylę. Nie widziałem w końcu wszystkich poziomów w Mario Forever, więc nie będę się też przechwalać zbytnio. Okej, okay. I tu jest moment, w którym no po prostu musicie mieć dużego Mariana, no inaczej po prostu wam to nie wyjdzie. Dobra, to było w miarę proste, ale niestety... Za chwilę może być mniej ciekawie. Tu jeszcze te żółwie są znośne i jeszcze da się je zabić. Jeszcze nie jest to jakieś super trudne, ale tutaj za chwilę będą kolejni wojownicy Bowsera. O właśnie ci, którzy rzucają młotkami. Ale i nie tylko. Okej, okay, uwierzcie mi, że nawet bez strzelania da się to przejść, naprawdę da się, nie ma większego problemu, żeby to zrobić, więc luz. No, na całe szczęście te windy nie zabierają za sobą tych żółwi, więc też nie ma jakiegoś dużego problemu z tym. Okej, okay, tu musimy uważać na to, żeby nie zostać dziobniętym przez tę roślinę, ale to też nie jest jakieś bardzo wymagające. Okej, okay, tu już jest trochę trudniej, ponieważ no, za chwilę będzie... O właśnie, będzie taki wąski korytarz, będziemy musieli dosyć szybko reagować. No tutaj może nie, ale ten następny, właśnie ten. No nie, tak nie może być. Okej, okay, to też jest dosyć trudne. Tutaj już nam nasza winda się zwęża.
I to nie tak, że ja nie wiedziałem, że armaty zwężają windę, tylko ja doskonale zdawałem sobie z tego sprawę. A, tu właściwie będzie już końcówka, bo mamy te kolczaste pułapki. No. I za chwilę będziemy mieli dalszą część tej wieży, która już będzie takim klasycznym zamkiem. Żeby pokazać, że to już się znajduje naprawdę wysoko, dałem te chmury. Tak, i znowuż będziemy mieli tą gąsienicę, na której będziemy sobie jeździć. Znowuż to. A, wspominałem wam w poprzednim odcinku, że będę co nieco mówić o następnym sezonie. Ale może z racji, że i tak będę nagrywać taki krótki film informacyjny w środku lipca, to może właśnie, może tam sobie o tym wszystkim powiemy. Myślę, że to będzie dobry pomysł, będzie nagromadzenie takich informacji w jednym miejscu. Więc dziś o tym nie będzie mowy. Jedyne, co musicie wiedzieć, to to, że będzie Mario Forever i że zamierzam w nim, a przynajmniej chcę się postarać zrobić pewne rzeczy, których nie dokończyłem w drugim sezonie. I pewnie się domyślacie, jakie. Dlatego będzie to trudniejsze do nagrania. Na pewno. Albo dobra, w sumie powiem wam tutaj, no chcę przejść ten ostatni świat H-Series, bo dużo osób się mnie pyta, gdzie jest świat H8, a ja nie wiem. Jakoś grałem tyle razy przegrywałem w nim, że no strasznie mnie to zniechęciło. Ale na pewno chcę przejść ten świat i chcę przejść jeszcze świat, teraz który to jest, 13 bodajże. Nie, 13 czy 11. Ten świat burzowy, który też do najłatwiejszych nie należy. Ale te dwa światy na pewno przejdę. I na pewno będzie też świat J. Tak. Te trzy rzeczy chcę przejść. A świat J jest bardzo prosty. Miał być już w sumie w tym sezonie, ale jakoś nie zabrałem się do tego. Okej, tu mamy przejście, no ale widzicie, musimy czekać, aż ten przeciwnik łaskawie sobie przejdzie. A no nie porusza się on zbyt szybko. Ogólnie ze wszystkich Dangerous map dotychczas, to Bowser, który będzie w tym poziomie, będzie no najtrudniejszym Bowserem ogólnie. Dobra. Musimy uważać na te armaty. To są chyba jedyne armaty, które tutaj dałem. Właśnie takie ogniowe armaty. I tu już chyba będzie... A nie, dobra, tu jeszcze nie będzie Bowsera. No, jeszcze nie. Dobra, tu musimy przejść szybko. Żeby nas ta lawa nie zalała. O nie, dobra. Popełniłem błąd, bo zginę tutaj umyślnie, dlatego że jak tego skrzydlatego grzyba uwolnimy, to szansa wygrania z Bowserem jest naprawdę mała. Naprawdę trudno by się z nim walczyło. No, mamy tutaj strzelanie. I tak, ten Bowser, jak widzicie, różni się ułożeniem planszy. On jest, no nie tyle jest szybszy, co po prostu jest tam na samym dole wręcz. I rzuca wieloma młotkami, więc tu fajnie byłoby mieć strzelanie, ale no to nie jest takie proste. No nie. Nie wiem, czemu to zrobiłem.
Bo wiecie, to, że my sobie wyjdziemy tam dalej. O, chwila. Tu jest. Fajnie tak nie wiedzieć, co się umieściło w poziomie, ale rzeczywiście tam były jakieś klocki z monetami czy z bonusami. A już ich nie sprawdzałem, bo i tak nie miałbym zbytnio szans. O! No i bardzo dobrze. Dobra, i teraz kiedy mamy strzelanie i jeszcze możemy je sobie uzupełnić, no to ta walka z Bowserem ma jakiś sens. Choć nadal nie powiem, żeby była łatwa, bo jednak te młotki, nie? One naprawdę utrudniają nam robotę. Bowser też nie ma jakoś przesadnie dużo tych żyć. Czy to mi coś da? No nie bardzo. No i mnie zabił. No i tak to się złożyło, że mnie zabił, no. Okej. No, tak jak wam mówiłem, to nie jest łatwy przeciwnik. I w sumie chyba od tego świata starałem się nie robić jej jakichś bardzo łatwych bowserów. Bo poprzednie były całkiem proste. Ten się musiał wyróżniać. Właśnie, bo się tak zastanawiałem, dlaczego ja bym go od tyłu nie mógł zajść, ale przecież on z tymi swoimi młotkami się odwraca. To nie jest tak jak z tym strzelaniem ogniem, tym zmasowanym. On jednak odwraca się tym swoim ostrzałem, więc nie miałoby to zbytnio sensu. No i miał ostatnie życie. No ja też miałem ostatnie życie, tylko że on mi je zabrał. Dobra, myślę, że tutaj, jak mi naprawdę nie będzie iść, to sobie przytniemy. Okej, tak na dobry początek. Zabraliśmy mu punkt. No i po co ja brałem ten kwiat? To tylko mi pogorszyło sytuację. Aj. Trochę małe szanse teraz mam na wygraną, jak on tymi młotkami zacznie rzucać. No właśnie. Właśnie tak. Nie, tu ewidentnie trzeba tę potyczkę skrócić. Bo już prawie pół godziny. Dobra, to najpierw mu zaserwujemy utratę jednego punktu. Tak jak to było wcześniej. A, znowu wziąłem ten kwiat. Dobra, ja tutaj się nie będę starać nawet, bo to było źle zaczęte. Teraz tak, pamiętać o tym, że ten kwiat jest po to, aby go wziąć awaryjnie, w awaryjnej sytuacji, nie żeby go wziąć od razu. Aj. No i taka awaryjna sytuacja nastąpiła już teraz. Okej, te młotki to jest chyba najcięższa z broni naszego Bowsera. No może ewentualnie jeszcze samo naprowadzające ognie, które posiada. To też jest dosyć trudne. Aj.
Okej, okay, jak widzicie, tutaj właściwie nam nie była potrzebna ta trampolina, no ale dobra, na pewno wiele walk z Bowserem wstecz zostanie wyciętych z tego powodu, że no, nie będziemy tego przedłużać. No, tu idzie całkiem dobrze, póki co. I już ma tylko 3 paski życia, a ja nadal nie straciłem mojej mocy, więc jest ok. Ale tutaj już mogę ją stracić. No i pięknie. I tak właśnie pokonaliśmy Bowsera i żegnam się z wami w tym epizodzie, w tym sezonie 4. Zapraszam na 5, który nie wiem kiedy będzie, ale na pewno trochę sobie na niego poczekacie i do następnego.